Opium ma dużą swoją historię. Znany właściwie jest jeszcze od 1550 roku przed naszą erą. Paracelsus, słynny lekarz średniowiecza, który leczył wielu królów, podróżował po całej Europie, używał również opium jako leku. W wielu przypadkach niewątpliwie trochę pomagał. Sama morfina była dopiero wyizolowana w roku 1806 przez Sertymera, a w roku 1848 kodeina przez Merka, założyciela słynnej firmy. W Paryżu działał w hotelu Pinot Dame klub haszyszynów, w którym bywał, jak mówiłem, Charles Baudelaire, malarz Eugène Delacroix, a Théophile Gautier napisał traktat wspaniały, wychwalający wino i haszysz, o winie i haszyszu. No więc takie były koleje losu tych bardzo silnych środków. Alkohol stanowi u nas poważny problem. Poważny problem. Obecnie uważa się, że mniej więcej około 10 do 11 litrów alkoholu per capita, czyli na głowę, nasze społeczeństwo spożywa. Jeżeli odjąć od tego noworodki, osoby starsze, które czy mogą, czy już nie chcą spożywać alkoholu, czy nigdy nie spożywały, no to na tą część czynnie spożywającą chyba przypada jeszcze znacznie więcej. Psychozy alkoholowe, inne komplikacje wywołane długotrwałym spożywaniem alkoholu są pewnym miernikiem stopnia uzależnienia społeczeństwa czy problemu społecznego od alkoholu. Jest 15 na 100 tysięcy mniej więcej średnio obecnie. A więc 15 osób na 100 tysięcy mieszkańców ma poważne psychotyczne problemy z alkoholem. Psychozy alkoholowe pojawiają się przy długotrwałym piciu alkoholu. Powodują one poważne zmiany zbliżające problem psychopatologiczny organizmu do psychoz. Z urojeniami, z omamami, czyli halucynacjami różnego rodzaju. A więc delirium tremens, a więc zespół abstynencyjny, często powikłany nie tylko drgawkami, ale powikłany psychotycznie, oraz psychozy, które mogą wystąpić po wielu, wielu latach spożywania alkoholu. Charakterystyczna psychoza niewierności małżeńskiej, gdzie mąż najczęściej tutaj uzależnione od alkoholu, oskarża żonę o wszystkie możliwe czyny związane z niewiernością. Niezależnie od tego, jak ona się zachowuje, co robi, w jego umyśle jest tylko jedno. Ona jest niewierna. Ubiera się ładnie, znaczy, że chce się komuś przypodobać. Przestaje się ładnie ubierać po to, żeby ukryć prawdopodobnie to, że chce się komuś przypodobać. Wszystko jest niedobrze. Dołączają się różnego rodzaju inne urojenia, omamy, halucynacje, o charakterze prześladowczym często. Staje się to bardzo wielki problem. Charakterystyczne bardzo, najbardziej znana marihuana, konopie indyjskie. Z nich wytwarzane są takie produkty jak haszysz czy marihuana, przetwory z liści, z wierzchołków, które zawierają żywice, zwany olej haszyszowy, z tego się robi o dużym stężeniu kanabinoidów, czyli czynnych związków. Grzybki różnego rodzaju, takie jak inocybe, klitocybe, różnego rodzaju inne, które zawierają środki halucynogenne. Kaktus, Lophophora williamsi, bo tworzy się peyotl w języku indiańskim, zawiera również silne środki halucynogenne. No i bardzo popularny mak lekarski. Wytwarza się preparat opium. Opium to jest właściwie sok zebrany po nacięciu osi niedojrzałej makówki. Ten sok zebrany, wysuszony, sfermentowany, nosi nazwę opium. Morfina swoją nazwę ma od boga snu, Morfeusza, ponieważ ona działa uspokajająco, nasennie. Pierwszy efekt jest tego rodzaju. Wprowadzono w pierwszej połowie ubiegłego stulecia heroinę, która swoją nazwę ma od heros, od bohatera, celem właściwie przeciwdziałania efektom morfiny, dlatego że wydawało się, że heroina będzie tą substancją również silnym działaniem przeciwbólowym, bo morfina jest lekiem także, nie tylko substancją uzależniającą, wszyscy wiemy, również jest cennym środkiem, tak zwanym narkotycznym lekiem przeciwbólowym. I heroinę wprowadzono w celu
zastąpienia i morfiną. No, oczywiście nie udało się, to heroina ma jeszcze większy potencjał uzależniający, jeszcze silniej uzależnia. Koka, liście koka, zawierające kokainę, silny środek psychostymulujący, pobudzający wiele układów neuronalnych. Przede wszystkim tak zwany układ dopaminergiczny, będę za chwilę mówił o dopaminie jako tym przekaźniku układu przyjemności, układu nagrody. Tej części mózgu, która subiektywnie odczuwa przyjemności. Tam właśnie tak zwane substancje przekaźnikowe, które przekazują z neuronu na neuron impulsy, odgrywają istotną rolę, no tak jak w czynności całego mózgu, ale tam jeden z nich, zwłaszcza dopamina, odgrywa rolę dosyć istotną. Kokaina jest tym związkiem, który pobudza ten układ. Na początku XX stulecia pojawiło się wino, właściwie nalewka na winie z liści koka. Ono nosiło nazwę wino Angelo Mariani. Mariani to był taki przedsiębiorca, który właśnie postanowił takie wino produkować. Ono miało dosyć dużą zawartość kokainy, ale wino działało jak to wino, prawda? Natomiast kokaina działa euforyzująco, pobudzająco. Ci, którzy je pili, czuli się w dwójnasób, do pewnego stopnia i do pewnego czasu oczywiście dobrze, dlatego że działało i wino, i koka. Do tego stopnia dobrze, że producent Angelo Mariani dostał order od któregoś z papieży za pomaganie ludzkości. Słynna Coca-Cola do roku bodajże 1914 zawierała duże ilości kokainy. Dopiero potem wycofano się z niej. No, alkohol. Alkohol jest najbardziej popularny w naszym kręgu kulturowym. Walczymy z różnymi rodzajami narkotykami, z marihuaną, z opioidami, z morfiną, z kokainą, z psychostymulantami, z klejami. Natomiast specjalnie z alkoholem nie walczymy, chociaż potencjał uzależniający alkoholu jest równie duży, równie silny. Zależy to, widać, od pewnych kręgów kulturowych. W innych społeczeństwach, no, w kulturach muzułmańskich walczy się z alkoholem, natomiast nie walczy się tak wyraźnie i zdecydowanie z opium czy z haszyszem. Czym są uzależnienia? Uzależnienia są chorobą, właściwie ciężką chorobą ośrodkowego układu nerwowego, które rozwijają się w bardzo podstępny sposób. Czasami sposób niezauważalny. Pierwszym krokiem jest nadużywanie różnego rodzaju substancji, które mogą uzależnić. Leków czy nie leków, innych substancji o silnym działaniu biologicznym. Nadużywanie jest to stosowanie leków czy różnych substancji biologicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem. Wszelkie użycie jakiegoś leku niezgodnie z zaleceniem czy z potrzebą lekarską, medyczną potrzebą, już jest nadużyciem leku, nadużywaniem. Natomiast uzależnienie jest jeszcze nowym, dalszym procesem, który powoduje zaburzenia w procesach motywacji, zachowania, doprowadzających do utraty kontroli nad własnym zachowaniem. To jest uzależnienie. Często używa się jeszcze słowo nauk, addykcja, bo addiction z angielskiego. To jest pojęcie bardziej ogólne, może mniej lekarskie, medyczne, często używane w sądownictwie czy w jakichś ogólnych opisach tego problemu. Uzależnienie obecne jest bardzo ściśle sklasyfikowane według terminologii medycznych. Mianowicie uzależnienie występuje wtedy, kiedy z tych siedmiu takich charakterystycznych cech pojawią się przynajmniej trzy i to w ciągu pewnego czasu się utrzymują. Takie jak rozwój tolerancji na daną substancję, czyli konieczność zażywania coraz większych dawek, żeby uzyskać pożądany efekt, dlatego że działanie niemal wszystkich substancji biologicznych z czasem maleje. Organizm wytwarza pewne reakcje adaptacyjne czy kompensacyjne, przeciwdziałające efektom danej substancji. Tolerancja może się rozwijać, ona zmusza do przyjmowania coraz większych dawek, a w związku z tym stwarzają się coraz większe problemy także. Zespół odstawienia. Zespół odstawienia jest drugim poważnym problemem, który może, chociaż nie zawsze musi występować. Mianowicie zespół odstawienia jest to zespół objawów, które wytwarzają się w ośrodkowym układzie nerwowym, nie tylko, i w całym organizmie także,
w odpowiedzi na zażywanie substancji biologicznej. One się ujawniają te objawy wtedy, kiedy przerwie się podawanie czy pobieranie tej substancji. Substancja taka jak amfetamina działa pobudzająco. To objawy czy działania takie kompensacyjne w organizmie nakierowane są przeciwstawnie, w celu zahamowania jej działania. Wtedy pacjent czy osoba, która tą substancję pobiera, ma stan anhedonii, złego samopoczucia, depresyjna. Jest. W przeciwieństwie do działania samej substancji, która działa w stronę odwrotną. Inaczej jest, jeżeli substancja uzależniająca ma działanie uspokajające, przeciwlękowe, hamujące. Wtedy tworzą się procesy adaptacyjne w drugą stronę, pobudzające. Na przykład alkohol czy morfina działa generalnie hamująco. Wytwarzają się procesy przeciwstawne, pobudzające. Wiemy już, jakie jest podłoże neurobiologiczne tych procesów, jakie układy komórkowe, jakie neuroprzekaźniki biorą w tym udział. Te procesy ujawniają się wtedy, kiedy zabraknie tej substancji. Wtedy wytwarza się pobudzenie, bezsenność, niepokój, lęk, a nawet tak silne pobudzenie układów neuronalnych, że wytwarzają się stany padaczkowe, drgawki, które mogą mieć miejsce na przykład w zespole abstynencyjnym alkoholowym. Generalnie to, co mówię, nazywa się fizycznym aspektem uzależnienia albo uzależnieniem fizycznym w przeciwieństwie do psychologicznych czy psychicznych aspektów uzależnienia. Powiedziałbym, że te psychologiczne są nawet bardziej ważne, dlatego że one powodują zaburzenie zachowania, procesów motywacyjnych. One doprowadzają do tego, że traci się kontrolę nad własnym zachowaniem. Zachowanie zaczyna być ukierunkowane, tylko nakierowane na zdobycie kolejnej porcji substancji. Jakie są jeszcze inne cechy uzależnienia? Nieskuteczne próby przerwania. Osoba uzależniona usiłuje przerwać ten ciąg zdarzeń, które jest niekorzystny dla niej. Zdaje sobie z tego sprawę do pewnego momentu, ale zdaje sobie sprawę, ale próby przerwania są nieskuteczne. To uzależnienie zaszło tak daleko, że proces motywacyjny jest nastawiony właściwie na poszukiwanie, na dalsze przyjmowanie tej substancji. Używanie pomimo świadomości, że dana substancja szkodzi całości życia tej osoby uzależnionej. Ona zaczyna mieć problemy domowe, problemy w pracy, problemy w małżeństwie, problemy z otoczeniem, interakcjami społecznymi swoimi. Łączy się to z upośledzeniem aktywności zawodowej, rodzinnej i tak dalej. Mimo to dalej dąży się do ponawiania kontaktu z substancją. Tworzy się bardzo silny proces, który zmusza do tego, że całe życie właściwie staje się kontrolowane przez substancję. Znaczne czasowe zaangażowanie w pobieranie tych substancji zmienia całkowicie życie, jak mówiłem. A więc uzależnienie to jest utrata kontroli nad zachowaniem. Mówiłem już o zależności fizycznej. Ona jest zdefiniowana, jeżeli wystąpi właśnie ta tolerancja, czyli konieczność przyjmowania coraz większych dawek preparatu i zespół odstawienia. Znamy wiele środków uzależniających różnego rodzaju. Najpopularniejszym w naszym kręgu kulturowym i geograficznym jest alkohol etylowy, znany od niepamiętnych czasów. Chyba niemal wszystkie społeczności, oprócz w historii Indian i Eskimosów, znały alkohol od niepamiętnych czasów. No, amfetaminy są środki tak zwane psychostymulujące. Do nich należy również kokaina, w pewnym sensie i nikotyna, która dosyć działa podobnie. Konopie indyjskie, kanabinoidy. Należy haszysz, marihuana, tutaj się mieści. Opioidy, a więc przetwory smaku. Halucynogeny, środki, które powodują zaburzenia postrzegania i myślenia bardzo ważne. Fencyklidyna, środki uspokajające różnego rodzaju, takie jak uspokajające leki o działaniu nasennym czy przeciwlękowym. Środki wziewne, takie jak różnego rodzaju kleje czy rozpuszczalniki. No i inne środki, które niekoniecznie muszą działać silnie na centralny układ nerwowy, ale także mogą podawać różnego rodzaju uzależnienie. Często spotyka się politoksykomanie, czyli jednoczesne pobieranie kilku środków, alkohol,
nikotyna, opioidy łącznie.